Witam się po raz kolejny przy kolejnej sałatce. Zwariowała u mnie w ogrodzie rzodkiewka. Rośnie jak nie powiem co, żeby tu się nieładnie nie wyrażać. Zobaczcie. Sałata już też. Po prostu robi się duża, zaraz wam pokażę. I tak, przyniosłam tutaj tych rzodkiewek znowu. Zetrę je na tarce i będę robić kolejną po prostu sałatkę. Tym razem z sałatą połączę. Szczypiorek lub cebulkę. Ja jeszcze własnej cebulki nie mam, więc szczypiorek. I zobaczcie, jak tutaj coś już ten... Już zaczęło ją jeść, tą rzodkiewkę. Jeszcze ją raz umyję przed ścieraniem na tarce na grubych oczkach. Czekajcie, tarki nie mam. O, taka tartka, normalna, jarzynowa, szczypiorek mi zleciał aktualnie i zwariowała, ale powiem wam, że w tej wersji tarta rzodkiewka w połączeniu z innymi warzywami rewelacja. Dobra, czekajcie, to odstawię i zobaczcie, jaka sałata, przecudna, przepiękna. To jeszcze nie są maksymalne jej po prostu wielkość tej sałaty. Będę tę sałatę wkraiwała do tej sałatki. Mam jeszcze puszkę kukurydzy, groszek z marchewką, jeden pomidor, nie mam już niestety ogórka. Zostało mi się jeszcze pół majonezu, można zastąpić majonez śmietaną bądź jogurtem. Z tego po prostu co wam o. Widzicie pod tym, pod ręką, z własnego ogródka i tutaj groszek z marchewką jedynie i pomidor. Pomidorów jeszcze nie mam własnych. I tutaj kukurydza słodka. Koperku jeszcze też nie mam własnego, także tak to wygląda. Takie warzywka. To jeszcze sałatę, jeszcze raz umyję, ona była wstępnie umyta, pozbędę się głębów, pokroję sobie ją po prostu. Z rzodkiewki również pozbędę się tych korzonków, tych tutaj niepotrzebnych nam matki. Szczypiorek sobie pokroję i ja będę kroiła, przygotuję wszystko. I będziemy po prostu wszystko razem łączyć, warstwa na warstwę i będzie gitara, jak to mówią. I będzie pyszna sałatka. Tamta sałatka, którą robiłam jako pierwszą z właśnie z kukurydzą i tartą rzodkiewką, robiłam już ją dwa razy. Ale teraz mówię coś innego, spróbujemy z sałatą, dobra. Czyli ja się biorę za ścieranie rzodkiewki, pokrojenie sałaty, szczypiorku, przygotuję naczynie i będziemy działać. I tak jak widać, rzodkiewka już została starta, tak na ilość to mogę powiedzieć, może tutaj tak dwa dobre pęczki tej rzodkiewki. Jeszcze mi się zostało, ale ja tak nawet lubię, wiecie, tak o sobie chapnąć i zjeść. Dobra, tu jest ta rzodkiewka, tu są te wszystkie warzywka, zobaczcie jaka normalnie ten, fajnie to wygląda, tutaj sałata, tutaj jest, no dobra, byście dobrze widzieli, tutaj pomidor, tu szczypiorek, tu kukurydza, tutaj ten groszek z marchewką, zielony z pomarańczowym normalnie, zobaczcie jak to wygląda. Teraz na to dam tą, posolimy to, popieprzymy po prostu, po wszystkim, o, wiadomo, tutaj troszkę więcej po sałacie. Można sobie potem doprawić, o, takie kombinacje sałatek wiosennych. Tutaj biorę do tego, wziąłam sobie już taką miskę. Biorę do tego tą rzodkiewkę, gdzie również zaraz to posolę i popieprzę.
Dodamy majonezu. I wszystko zaraz wymieszamy. Oczywiście jak ktoś nie chce majonezu, może dodać śmietany lub jogurtu. Jeszcze możecie, jak macie, dać ogórka do tego. Ja akurat nie miałam. Majonez. Dajmy na początek 3 łyżki majonezu. Wiadomo, smaki muszą się przegryźć. O. Dobra, wezmę tą łyżkę z majonezu. I teraz, kochani, to wszystko fajnie wymieszam. Normalnie same barwy to zachęcają do jedzenia. Sałata u mnie się już zaczyna, więc będę również do takich o sałatek dodawać sałatę. Zobaczymy, jak to będzie z sałatą smakowało. Widziałam taką sałatkę, też sałata, normalnie sałata, pomidor, szczypiorek i jajko gotowane i z majonezem. O, może zrobię, będę miała więcej sałaty, taką sałatkę. O, normalnie morze barw, powiem Wam. Taka kombinacja wiosenna. Jest okazja, mamy teraz dostęp do warzyw. Nawet większość osób, które mnie ogląda, ma swoje ogródki. I jest to też taka alternatywa na wykorzystanie dużej ilości rzodkiewki, na przykład jak u mnie, czy dużej ilości sałaty. Bo nawet jakby tutaj nie było tej rzodkiewki, a wszystkie te składniki z sałatą, to też myślę, że by była dobra sałatka, także warto kombinować. Kochani, czekajcie, wezmę tą drugą łyżkę, spróbuję. Ładnie to wygląda. Może być praktycznie i do jedzenia, a tak sobie na kolację, czy śniadanko, czy do jakiejś kanapeczki, czy do obiadku, czy do grilla. Oczywiście smaki się muszą przegryźć. Jakie to dobre. Jeszcze do sola. Do pieprza takie fajnej słodkości nadaje ta kukurydza. Groszek z marchewką. Może jak nie macie groszka z marchewką, sam groszek może być też. Będzie ok. Dają. Jakby chcieć, kiszonego ogórka można dać, ewentualnie jak pasowością. Tylko kiszonego, nie korniszonego, ale tak już, przepraszam, spełno hapo, ale wiecie jak to jest, to jeszcze mam majonez, mi się został, jeszcze zrobię, o, może zrobię następnym razem tą właśnie sałatę z pomidorem, szczypiorkiem i jajkiem. Zobaczycie, jak to się robi. I w sumie wspólnie zobaczymy, jak to będzie smakować, kochani. I taka, zobaczcie, sałatka. Ciach. Wiosenna. Jest. Myślę, że nie było, że tak powiem, trudne do zrobienia. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to też trudne nie będzie. A ja się już żegnam, wstawiam sałatkę do, po prostu do lodówki i nawet dzisiaj na kolację z godzinkę się smaki przegryzą, będzie sałatka jeszcze na jutrzejszy dzień. Dzieciakom posmakowały takie sałatki, więc róbcie sobie sałatki, jeżeli macie dostęp do świeżych warzyw, do jakiegoś ryneczku, teraz nie jest to drogie, a naprawdę smaczne i zdrowe. Żegnam się. Pa.